Witajcie, kochani, godzina 19 i zapowiadany live. Dzisiaj wyjątkowo, już w tamtym tygodniu był jeden live taki dodatkowy, dzisiaj również, bo moje regularne live'y, czyli herbaty jogowe, odbywają się w każdy wtorek o 11:11, ale w tym tygodniu i w tamtym coś ekstra. I dzisiejszy live jest z jedną z uczestniczek Satnam Klubu i mam nadzieję, że ona już z nami jest, zaraz sprawdzimy. Czy z nami jesteś, Edyta? Daj znać. Zaraz sprawdzę do nas, czy dołączysz. Jesteś. Cały czas czekam, kiedy Edyta do nas dołączy, a ja powiem, o co chodzi. Więc Edyta jest uczestniczką Satnam Klubu, praktykuje w Satnam Klubie i postanowiłam spotkać się z Edytą, żeby opowiedziała Wam trochę tak z jej perspektywy, jak ona czuje się w Satnam Klubie, co w ogóle praktyka jogi Kundalini jej dała. No i właśnie czekamy teraz na połączenie z Edytą. Mam nadzieję, że zaraz będziesz z nami, kochana. I już mam momencik. Edyta, gdzie ty jesteś? I też opowiesz właśnie w związku z tym, że mamy bezpłatny tydzień w Satnam Klubie, gdzie możecie skorzystać i z webinaru, który odbędzie się jutro, i w czwartek z praktyki. Będziecie mogli dołączyć, możecie dołączyć cały czas, wiem, że już wiele osób się zapisało. Będziecie mogli spróbować sobie właśnie, jak wygląda Satnam Klub. Ale bardzo mi zależało, aby połączyć się z Edytą, która obiecała, że opowie, jak ona czuje się w Satnam Klubie, co dała jej praktyka jogi Kundalini. Tylko jeszcze momencik, bo tu mam jakieś, widzę, malutkie problemy. Edyta, jak będziesz mogła, to może dołącz, spróbuj dołączyć, bo ja próbuję ciebie też dołączyć, ale wiem, że jesteś, widziałam cię, że jesteś z nami tutaj. No niestety tak jest czasem, jak są te nasze technologie, nie zawsze nam to od razu tak pięknie sprzyja, ale mam nadzieję, że zaraz wszystko będzie ok. Momencik. Sprawdzimy. Jeszcze raz. Zapraszam Ciebie, Edyta, dołącz do nas. Czekamy na Ciebie. Być może to ja wychodziłam i to się zamykało. Jeszcze momencik. Możecie sobie coś przygotować do ciepłego, do picia. U nas dzisiaj pada, w ogóle zmiana kompletnie pogody. Z takiego lata już jesień, a co nie powiem szczerze, też mnie bardzo ucieszyło po tych upałach ostatnich. Więc dzisiaj się przyda już filiżanka herbaty. Zapraszam Ciebie, Edyta, ale chyba nie widzę, żebyś, nie widzę, czy dołączasz, więc ja zaczynam sama. Nie możesz dołączyć, Edyta, a coś się dzieje. Więc słuchajcie, czasem tak jest, że te wszystkie rzeczy technologiczne dla nas nie działają i mimo, że bardzo chcemy, ale widzę, że coś tutaj... Dobra, spróbujmy jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Ja jeszcze raz spróbuję, albo może ty, bo wiem, że ty też możesz sama z siebie dołączyć. O, już wiem, ja Cię zaakceptuję i teraz powinno być ok. Dobrze, musiałam zaakceptować. Powinno być ok. No nie wiem. Chwila ciszy. Wytchnienia. Tak bardzo mi zależało dzisiaj, żeby się spotkać z tą Edytą. Mam nadzieję, że zaraz nam się uda. Dobrze, ja czekam. Zobaczymy, czy coś będzie. Może w międzyczasie ktoś z Was jest tutaj z nami i chciałby opowiedzieć o tym, może któraś z Was też jest uczestniczką Satnam Klubu i jest w tym momencie na live'ie i chciałaby, bo widzę, że jest trudności, żeby Edytę tutaj dołączyć, nie wiem z jakiego powodu, ale może ktoś z Was będzie chciał też opowiedzieć, jak to jest w Satnam Klubie, jak się Tobie praktykuje i w ogóle co yoga Kundalini dała Ci, co Ci daje. Ja zapraszam wszystkich chętnych, kto ma ochotę, kto jest oczywiście Satnam Klubu, bo chodzi o to, że jest wiele osób, które może mają na myśli, mają taką chęć dołączenia, ale
nie wiedzą, nie boją się, znaczy bo się nie boją, ale może nie wiedzą do końca, czy to jest dla nich i to byłoby super, gdybyście wy opowiedzieli, jak jest Satnam Clubie. Więc jeżeli ktoś z was ma ochotę na ochotnika, to zapraszam. A jak nie, to ja będę mówiła sama od siebie. Ale ja jestem prowadzącą Satnam Club, więc zupełnie inaczej się jest, kiedy słuchamy osoby. Więc ja w ogóle bardzo często spotykając na żywo osoby z Satnam Clubu, na przykład tydzień temu na Kaszubach były dziewczyny i jest mi tak niesamowicie, tak mnie tak wzrusza w ogóle i tak jest mi miło, jak ja słyszę, ile rzeczy się dzieje w waszym życiu, jak zmienia się wasze życie właśnie dlatego, że praktykujecie jogę Kundalini. Zresztą ja sama tak zaczynałam, bo w moim życiu były tak mocne rzeczy się działy wtedy. Natomiast joga Kundalini, można powiedzieć, że wyciągnęła mnie z takiego momentu, kiedy ja myślałam, że to już nic nie ma po prostu żadnej możliwości i nic się nie może dziać. Taka byłam załamana, wręcz roztrzęsiona fizycznie, dlatego że przeszłam taką niesamowitą, mocną traumę. I nawet do tego stopnia, że wzięłam lekarstwa uspokajające, a okazało się, że nie potrzeba było, bo wystarczyła joga Kundalini, którą mi zaproponował mój kolega. Spróbowałam i od razu po prostu magia się zadziała. Tu teraz dołącza, o jest, Ania, cześć! Ty jesteś z Cześć. nami? Tak, ale ja nie chciałam brać udziału w... Ojej, przepraszam. Jesteś z nami, kochana, już tak miało być. Ja przed chwileczką powiedziałam, kto ma ochotę opowiedzieć o O. Satnam Clubie. A w ogóle słuchajcie, Ania była na Kaszubach i Ania zresztą ze mną nagrała już też, opowiadała wywiad ze mną, nagrała taki właśnie o Satnam Clubie. Teraz akurat dołączyłaś. Pewnie przez przypadek, Przypadek, ale może tak? tak miało Ja być. przez przypadek teraz po prostu to nacisnęłam. Och. Ale pięknie wyglądasz, kochana, masz ochotę powiedzieć? To znaczy, ja usłyszałam, też weszłam trochę później i usłyszałam właśnie, jak mówiłaś, że miło ci jest słyszeć, jak osoby w Satnam Klubie po prostu, jak się zmienia ich życie i jak Satnam Tak. Klub działa na nas wszystkich. No ja mogę tylko naprawdę coś pozytywnego po prostu powiedzieć, bo wszystko tam jest super. Cała twoja energia, Agnieszko, którą po prostu nam przekazujesz, to jest naprawdę coś fantastycznego. I tak jak po prostu pokazujesz, jak swoje życie prowadzisz, i że ono czasem też nie jest takie, nie zawsze jest takie idealne, i po prostu to jest takie budujące, że pomimo to po prostu trzeba działać, trzeba Tak. dalej robić swoje. I naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z Setnam Klubu. Dzisiaj nawet rano też robiłam jogę z Setnam Klubem. I jest no pełna biblioteka No właśnie, to praktycznie, korzysta. Patryk. Słuchajcie, w ogóle to mi się chce. Ja się po prostu nie mogę przestać uśmiechać, dlatego że ja z Anią zrobiłam dla was taki film, który będzie w przyszłym tygodniu na YouTubie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Właśnie Ania zgodziła się, bo była na Kaszubach na wyjeździe jogowym ze mną i opowiedzieć o tym, jak ja się praktykuję w Satnam Klubie. I teraz, dlatego że mieliśmy problemy z połączeniem z Edytą, które ja bardzo chciałam się, umówiłyśmy, że dzisiaj się spotkam, Edyta nie może się podłączyć. I mówię, kto Jejku, ma ochotę podłączyć ja się i tego nie powiedzieć? słyszałam. Ty się podłączyłaś pewnie przez przypadek, ale tak wygląda, jakbyśmy wszystko, Boże. słuchajcie, tutaj zaaranżowali. Więc to nie, Kiku. nic nie było zaaranżowane, to jest Ale wszechświat. Ale naprawdę. jeżeli, Aniu, ty nie masz ochoty, bo jesteś Nie. niegotowa. Ale Agnieszko, ja tego w ogóle nie słyszałam. Ja załączyłam później, dopiero jak już właśnie mówiłaś o tym Satnam Klubie. No nie, no po prostu. Ale. Dobra, nie ma problemu, słuchajcie. Ja zapraszam, ja w tym momencie mówię tak. Kto z was na ochotnika ma ochotę dołączyć i powiedzieć, ale tak z własnej woli, nie tak jak teraz została Ania. Ja was Dobrze, ale zapraszam, a jak nie, to będę jak już kontynuowała. jestem tutaj, to bardzo chętnie temat jest Satnam Klub, tak? Tak. To jest temat o tym właśnie, co, a w ogóle co ci dała joga Kundalini. Co prawda, to będziemy też na tym naszym filmiku będziesz No. opowiadała, który się pokaże, ale nic nie szkodzi, jak tu na Instagramie też nam Ale powiesz kilka rzeczywiście. słów. Bo, a może w międzyczasie ktoś z was też będzie chciał dołączyć, to dołączajcie i ja będę was tutaj włączała. Więc Aniu, w kilku słowach, co lubisz w Co Satnam Clubie? lubię bardzo w Satnam Klubie, to lubię, że jest tam bardzo dużo wiedzy przede wszystkim na temat jogi Kundalini, bo ja akurat szukałam tylko tego typu jogi. Szukałam konkretnie jogi Kundalini i wiadomo, jak się szuka na początku i człowiek nie wie dokładnie, co to jest i jak to działa, to szuka się informacji na ten temat. I akurat, jak pamiętam, zapisałam się do Satnam Klubu po
kilku miesiącach takich sceptycznych podejść, bo nie od razu się zapisałam. Więc jak się zapisałam, jak sobie otworzyłam to i zobaczyłam, co tam jest, no to naprawdę jest, mówię, już to chyba powiedziałam kiedyś, że encyklopedia wiedzy o jodze kundalini i podcasty, i webinary, i które są do czytania i do oglądania, odpowiedzi na pytania, czy robię coś źle, czy robię coś dobrze, na przykład medytacja, miałam problemy, znaczy ja miałam osobiście problemy, nie wiedziałam, czy ja dobrze medytuję, czy ja w ogóle medytuję, czy to, co ja robię, to się można nazwać w ogóle medytacją, prawda? I znalazłam tą odpowiedź właśnie w kilku webinarach, które prowadziłaś, Agnieszko. To nawet chyba nie były takie specjalne webinary, tylko to były chyba wtorkowe spotkania Satnam Klubu. I tam były też odpowiedzi właśnie na ten temat, rozmowy na ten temat, więc wszelkie wątpliwości można znaleźć tam. No i oczywiście są mnóstwo praktyk, każdy znajdzie coś dla siebie, mnóstwo medytacji na różne tematy, więc no, dla mnie to jest idealne miejsce. Mówię, tak jak mówię, pomimo że na początku dość sceptycznie podchodziłam do tego, że to jest online, bo nie wiedziałam, czy dam sobie radę, kto mnie będzie poprawiał, czy ja pokazywał, czy ja to dobrze robię i tak dalej, ale z czasem po prostu trzeba tego sobie zaufać i dalej robić i pewne odpowiedzi później właśnie można znaleźć w tych webinarach, podcastach, albo tak jak ty prowadzisz zajęcia, też można z czasem znaleźć po prostu takie odpowiedzi. Wiesz co, ja się wcale tobie nie dziwię, bo na przykład gdyby to była w ogóle kundalini, moim zdaniem kundalini yoga i dalej nadaje się też na praktyki online, bo to jest taka praktyka, w której większość pozycji wykonujemy w sumie siedząc i co się może wydawać, że to jest takie proste, łatwe, a to takie tam nudne pewnie. My wiemy, że nie, to nie jest ani proste, ani znaczy proste, nie to, żeby to było jakieś trudne, ale są bardzo nieźle wymagające pozycje również i również są takie łatwiejsze. Natomiast co jest fajne, jeżeli chodzi o tą formę jogi, że nie mamy tych wszystkich pozycji takich w ruchu, takich mocnych, że gdzieś tam nie wiem. I dlatego to jest super na praktykę online, uważam ja. Chociaż prawdopodobnie nauczyciele, którzy uczą online różnych innych form jogi, by powiedzieli, nie, prawda, też vinyasa czy inne formy jogi można spokojnie robić online. Na pewno też. Tylko że mi akurat to najbardziej odpowiada w jodze kundalini, że to jest naprawdę komfort tego, że nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli chodzi o fizyczne czy online, no na pewno różnica jest taka, że jak jesteśmy gdzieś tam na zajęciach stacjonarnie, no to czujemy tą energię grupy, jak jesteśmy razem w grupie i jest tak inaczej. Natomiast tutaj, co jest moim zdaniem pozytywne na przykład dla mnie, jak ja też praktykuję jogę kundalini przy okazji z moim nauczycielem, nie regularnie, ale raz na jakiś czas, jak ma jakieś dla nas specjalne spotkania takie dla nauczycieli, to robię też i to mi to odpowiada, bo on mieszka w Portugalii, więc dla mnie by było trudno pojechać do niego na każde takie spotkanie, przypuśćmy raz w miesiącu, tylko mogę wtedy włączyć sobie u siebie w domu i nawet też mi to odpowiada, że nie zawsze mam ochotę włączyć kamerę, że mogę sobie po prostu być sama ze sobą, bo też czasami tak jest, a gdybym miała gdzieś wyjść, no to właśnie to jest pozytywne, więc myślę, że dla tych osób, które gdzieś są, ja wiem, że jest wiele osób, zresztą tak jak ty, Ania, bo ty jesteś też daleko ode mnie i w ogóle mieszkasz za granicą i albo inne osoby, które nie mają takiej możliwości, żeby, nie wiem, dołączyć na zajęcia fizyczne w swoim mieście, to mogą skorzystać właśnie ze spotkań online. I Satnam Klub można wszędzie zabrać ze sobą. Tak, ja się tam po prostu śmieję. Kiedyś miałam wywiad, zresztą teraz już z moimi przyjaciółmi, ale wtedy się nie znaliśmy, potem się poznaliśmy bliżej. Kamila i Paweł, którzy byli dawno, dawno temu u mnie na YouTubie, można znaleźć z nimi wywiad. Ja wtedy naprawdę w ogóle ich nie znałam osobiście, a poznaliśmy się później osobiście i teraz się przyjaźnimy. Natomiast oni wtedy mi opowiadali, Aga, ty z nami jeździsz, latasz na wakacje, byłaś na Sri Lance nawet. I to było takie cudowne, że sobie myślałam, o, byłam na Sri Lance. Tak, właśnie tak. Też ze mną też jeździsz, Agnieszko, wszędzie. Także no, teraz akurat będę jechała do Krakowa, więc też pojedziesz ze mną. Tak. Super, bardzo się cieszę. Także tak jest. I co jeszcze chciałam powiedzieć, co jest takie właśnie, co uważam takie świetne, co wprowadziłaś do Satnam Klub, to są tacy specjalni goście. Na przykład Davina Reversciara, która po prostu uważam, że to było naprawdę coś fantastycznego, to oczyszczanie, które mogliśmy od niej posłuchać, robienie lewatywy i tak dalej, po prostu oczyszczanie wątroby, to te dwa spotkania z nią, to było
ona była też tak zaangażowana w to, taka dla nas naprawdę, tak. I to było po prostu świetne, albo z Kasią Kaźmierczak, czy z Kają Bochniak, po prostu no, tak. Uważam, że z Kasią Kaźmierczak regresji, tak, z Kają, tak, Bochniak o numerologii. Tak, 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 tak. Super, dziękuję, tak. Tobie, Janie, że na pewno też przekażę dziewczynom. Teraz w jesiennym sezonie, kiedy będziemy pracować, będziemy praktykować, przez cały układ hormonalny będziemy równoważyć, naprawdę będą goście też, którzy się specjalizują w tym temacie i naprawdę przygotowałam razem z moim zespołem taki cały program jesienny, nie tylko praktyk, które też będziemy praktykować z całym w ogóle naszymi gruczołami, wszystkimi gruczołami dokrewnymi, to też właśnie jest tak, jak mówisz, goście, specjaliści i naprawdę to są super będą, tak, spotkania. Więc... Ile można się dowiedzieć na ten temat? Ja się na przykład bardzo dużo dowiedziałam właśnie na temat właśnie tego oczyszczania, też pojęcia nie miałam o czymś takim i można przez to, nie wiem, to może być nawet takim początkiem na dalsze zainteresowania, że można iść w to głębiej, jeżeli kogoś to zainteresuje, tak, prawda? Albo, tak, odkryć coś, ojej, to może być klucz do mojego jakiegoś tam problemu. To znaczy, to jest taki cały taki jabłczny styl życia. Tak. Także... Słuchajcie, ja tutaj rozmawiam z Anią, ale jeżeli ktoś z Was ma ochotę dołączyć, to proszę, dołączajcie. Kto jest tam w klubie, chociaż kilka zdań, słów chce powiedzieć, co mu daje yoga kundalini, w ogóle praktyka jogi kundalini, albo w ogóle satan klub, to możecie tutaj dołączyć. Jest taki na dole, takie dwa ludziki, że tak powiem. Albo tak jak można nawet chyba... Nie wiem, gdzie ja to nacisnęłam. Nie, taki plusik, kamera z plusikiem. I tam jak zrobicie, kto ja Was mogę wtedy dołączyć, jak tak jak Ania nie spodziewała się, ale Wy się możecie spodziewać tego, to dołączycie. To było pytanie i może też Ania na to odpowiesz, bo w sumie ty byłaś w takiej sytuacji chyba, tak, z tego co kojarzę z naszej, tak, rozmowy. To jest pytanie. Waham się, czy kupić kurs najpierw, czy od razu Satnam Klub? Czyli rozumiem, że jakiś kurs, który jest u mnie na stronie, czy od razu dołączyć Satnam Klub? Co byś poleciła, Ania? Szczerze mówiąc, ja bym poleciła jedno i drugie, dlatego że kurs, to znaczy kurs jaki, kurs na nie przykład chodzi o podróż po czakrach, czy jakieś inne. Ja bym poleciła, szczerze mówiąc, jedno i drugie, bo jeżeli ktoś na przykład jest dopiero początkującym, to w podróży po czakrach też może mieć pewne pytania praktycznie, na przykład. Może mieć pewne pytania albo wahania, czy robi to dobrze, a jednocześnie można znaleźć tam dużo odpowiedzi, ale no, to już, jeżeli to albo to, to no nie wiem. Tak, zresztą ja powiem tak, w Satnam Klubie w każdej sezonie mamy osoby, które dołączają zupełnie nowe, które nie miały nawet wcześniej żadnych praktyk jogi kundalini, po prostu dołączają, zawsze garstka takich osób, mniejsza lub większa. I to jest tak, że dołączając do Satnam Klubu, ja zawsze tak porównuję to tak, że tak jakbyśmy, jakby ten pociąg już jedzie i to osoby, które już praktykują, one już to robią, to jest, i wy dołączając, bardzo szybko się z nimi wyrównuje się to wszystko, bo to jest takie, że jakby nie cofamy się, że teraz zaczynamy od początku, tylko wy jakby wchodzicie i ten tryb Satnam Klubu powoduje, że bardzo szybko się tak można dostosować i dołączyć, tak myślę, tak czuję to. A tak jak Ania też wspomniała, w Satnam Klubie jest już teraz bardzo dużo praktyk, też tych ścieżek takich, możesz sobie wybrać i na przykład posłuchać tych wszystkich webinarów i tych wszystkich spotkań, więc naprawdę jest duża też informacja, jeżeli chodzi o to. Natomiast kursy, w tym momencie akurat będzie kurs późną jesienią, będziemy na pewno o tym kursie mówić, wiem, na który się zresztą Ania wybierasz. Tak, dokładnie. Ja wiem o tym, rozmawiałyśmy na Kaszubach. Ja na razie o tym kursie nie mówię, bo nie chcę Wam mieszać w głowie, żeby ktoś sobie teraz już ten. W każdym razie w tym momencie jest Satnam Klub, więc mi się wydaje, że jeżeli do Ciebie w ogóle coś Ci tutaj puka, że yoga kundalini, no to myślę, że to jest ten moment, żeby dołączyć, bo to jest na żywo w tym momencie. I w tym momencie nie mam żadnego innego kursu, który jest na żywo, tylko właśnie Satnam Klub. Także polecam Wam. Tak, ale zaraz kursy... zobaczę, czy ktoś z Was... Nikt nie chce dołączyć, no dziewczyny, chłopaki, dalej. No, ale... Podłączcie się, bo Ania tutaj na chodnika, na spotkiwanie. Ale właśnie co chciałam znać, powiedzieć, te kursy, na przykład kurs, co muszę powiedzieć, kurs podróży po czakrach, bo ja byłam krótko w Satnam Klubie i zaczął się zaraz kurs podróży po czakrach. Ja się wtedy też tak zastanawiałam, czy tak się rzucać na tą głęboką wodę, bo to nie było, to było chyba
nie, może ja wiem, pół roku dopiero intensywnej praktyki jogi, takiej bardziej intensywnej, ale tak rok wcześniej zaczęłam praktycznie praktykować, ale to nie było tak regularnie i tak się zastanawiałam, czy ja dam temu radę, ale muszę powiedzieć, że to był naprawdę świetny pomysł, dlatego że to mnie bardzo zmobilizowało właśnie do tego, żeby codziennie praktykować. Podróż po czakrach po prostu to była dla mnie właśnie taka motywacja, żeby codziennie praktykować. I tak to już ze mną została, ta joga kundalini, więc szczerze mówiąc, tak wracając do tego pytania, jeżeli ktoś ma takie zamiary, że chce tą jogę kundalini wprowadzić do swojego życia tak, do takiego, jako taki rytuał codzienny, to szczerze mówiąc kurs najpierw, a potem już Satnam Club sam przyjdzie. Tak. Tak, tu było też, bo widzę, że Edyta jest z nami, słuchaj, dziękuję, że kochana, udało się podłączyć, a Ani, dziękuję tobie, że uratowałaś nam sytuację, jak czekałyśmy, po prostu Aniu, tutaj się pojawiłaś, przypadek, Ania. Tu było nie wiem jak, to ja się pożegnam w takim razie. Nie wiem, jak to się stało, naprawdę, ale w takim razie jeszcze raz, Agnieszko, dziękuję ci bardzo za Satnam Club, dziękuję za piękny wyjazd na Kaszuby, po prostu, który był tak transformujący, naprawdę. Ta energia grupy i cała atmosfera, którą stworzyłaś, po prostu jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Przynajmniej miałam okazję podziękować. Super. Dziękuję ci, Aniu, kochana. I dziękuję pięknie i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Nie wiem, jak ja mam wyjść. Może mnie wyrzucisz, Agnieszko, bo ja nie wiem, jak ja mam wyjść. Mogłam cię wyrzucić, kochana, ja cię nie będę wyrzucała. Jak ja mam wyjść? Nawet nie wiem. Na pewno coś tam intuicyjnie zobaczę, jakiś jest krzyżyk taki chyba z boku. Chyba na to, jak na ekranie zobaczy, masz coś takiego, nie wiem. Ojej. A jak zaraz. Ja, no, to najwyżej będziesz z nami. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo było w międzyczasie jeszcze pytanie, czy jest muzyka. Zaraz, Edyta, kochana, zaraz ci daję głos. A było pytanie, czy jest muzyka w Satnam Clubie. Więc jeżeli chodzi o muzykę, to jest. I to jest na spotkaniach czwartkowych. Mamy praktyki wszystkie, w tle jest muzyka. Natomiast w soboty, w związku z tym, że to jest wcześnie rano, i ja bardzo, a tym bardziej teraz właśnie w jesiennym Satnam Clubie, gdzie będziemy bardzo pracować z naszym układem hormonalnym, gdzie wiemy, jak to wszystko działa, to właśnie ten poranek jest ważny, żeby ten nasz cały system budził się i mniej bodźców, tym lepiej, dlatego muzykę sobie oszczędzamy, ale przychodzi później. Nie wiem, Aniu, poczekaj, ja zaraz, poczekajcie, jeszcze spróbuję tylko, bo Ania chce się wyłączyć, ale ja nie wiem, jak ja mam teraz ją wyłączyć, więc ja sama chyba się nie mogę wyłączyć. Moim zdaniem tam gdzieś jest jakiś krzyżyk, po prostu wyjdź tak. I potem sobie wejdź z nami. Właśnie, tak zrobię. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, kochana. Edyta, dziękuję ci, że jesteś z nami, że nam się udało, bo były jakieś takie rzeczy, ale dzięki temu, że Ania połączyła się, to sytuacja została uratowana. Witam ciebie, kochana. Witam serdecznie. Przepraszam, robiłam co mogłam. Nie wiem, co się udało. Chyba być może, że są jakieś kłopoty z tym, z zasięgiem, bo też troszeczkę przerywa, jak mówisz, ale zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, okay. jak będzie. To jest to, czego się najbardziej obawiam, czyli problemy techniczne. I to był mój największy stres. I niestety właśnie. Ale wiesz, to tak zawsze jest. Tego, czego się obawiamy, to przyciągamy. Ty to dobrze wiesz. Ja też to wiem. I tym, na co, to tym bardziej. Więc to trzeba odpuść to. Wszystko jest cudownie. Widzimy ciebie, słyszymy. Powiedz, Edyta, idziemy do konkretu. Ty praktykujesz w Satnam Clubie, prawda? Prawda. Tak jest. No i jak ci jest w Satnam Clubie? Opowiadaj. W Satnam Clubie jest mi absolutnie podobnie. I bardzo cieszę się, że mogę to powiedzieć, chociaż w takich warunkach, jakie są. Satnam Club to jest absolutnie cudowne miejsce. Polecam wszystkim osobom, które się wahają przed tego miejsca. Bo to są po prostu skarbnice wiedzy. A poza skarbnicą wiedzy najważniejsze, co spotka wszystkie osoby, które się stosują do Satnam Clubu, to jesteś ty, Agnieszko. Po prostu twoja cudowna energia, niesamowita wiedza. Z mojej perspektywy nie chcę, można przekazywać na wiele. I takich można czerpać jest wiele. Natomiast to, co robi, to jest człowiek. I w tym przypadku to jesteś właśnie ty. Osoba z jednej strony niezwykle uruchomiona, bardzo inspirująca, z ogromną wiedzą, a z drugiej strony bardzo konkretna, bardzo precyzyjna. I to jest dokładnie to, bo ja to przygotowałam, to jest to, co ja szukałam.
Dziękuję, dziękuję, Anna. Troszeczkę przerywa, ale to nic nie szkodzi, bo twoje słowa i tak dochodzą i twoja energia i trochę i domyślam się, co chcesz powiedzieć, więc bardzo, bardzo ci dziękuję za to wszystko. Ja powiem tak, Satnam Klub, oczywiście ja jestem tą osobą prowadzącą i też nauczyciele, którzy mnie wspierają, natomiast też Satnam Klub tworzycie wy, uczestnicy, no bo gdyby nie było tej energii, gdybym ja włączając czwartek, czy wtorek, czy w sobotę i widząc wiele osób, nie wszyscy, bo nie wszyscy miałam ochotę, ale kilka osób włącza swoje kamerki, jak ja widzę wasze twarze, widzę, że ćwiczycie, to po prostu moja energia zupełnie się zmienia, więc to jakby działa w, tak jakby w dwie strony, bo gdybym ja praktykowała, bo czasami wiecie, takie są możliwości, nawet jak robię praktyki na YouTube czy gdzieś, no to nie widzę osób, tak? Ale sobie wtedy przypominam, jak wyglądają na moich warsztatach, sobie myślę, że też robimy ją razem. Natomiast jak to jest Satnam Klub, ja was widzę, jak wy to jak to robicie, no to to mi się udziela i to myślę, że to w dwie strony idzie. Tak, i dokładnie to tak działa. To działa super w dwie strony, czyli ty przekazujesz nam swoją energię, ty przekazujemy swoją energię, ale też przekazujemy ją sobie nawzajem, jako grupę. I to tworzy takie niesamowite miejsce. Przebywać. Powiedz mi, Edyta, dziękuję ci, kochana. Bardzo ci dziękuję za twoje słowa i w imieniu całego Satnam Klubu i swoim. A powiedz mi o jodze kundalini. Co joga kundalini zmieniła w twoim życiu? Tak, kiedy zaczęłaś w ogóle praktykować? Joga kundalini zmieniła wszystko w moim życiu. Ona przyszła do mnie w takim trudnym okresie. Nie wiem, czy dobrze mnie słyszycie. Słychać, troszeczkę przerywa, tak właśnie teraz myślę, poczekaj ze spokojem, bo to jest ważne, co mówisz, ja bym chciała popatrzeć, jakby to zmienić, co, czy być może, czy ty masz może, czy korzystasz może z słuchawek, masz jakieś słuchawki z mikrofonem? Teraz dałam nowe zadanie Edycie, bo to może będzie nam łatwiej ciebie, no właśnie, słuchawki, jakby były słuchawki, to mi się wydaje, że byłoby lepiej. Nie masz nikogo, kto by ci tam poratował w domu, słuchaj. Nie mam niestety pod ręką, przykro mi bardzo. Dobra, próbujemy, kontynuujemy. Więc wracając, Juga Kundalini przyszła do mnie w kryzysie i myślę, że jest osoba, która się słyszy bardzo, bardzo często. To jest dla mnie taki prywatnych, zawodowych. Zostało mi bardzo dużo, bardzo trudnych sytuacji. Bardzo dla mnie skomplikowane. Powiedziałabym tak, bardzo mnie testujące, bardzo mnie sprawdzające. I takim momentem kulminacyjnym było to, gdy awansowałam w pracy i zamiast wielkiego szczęścia spotkało mnie sporo takiej negatywnej energii. Tam było takie duże rozczarowanie, duże słabości, duże poczucie niesprawiedliwości, ale też takie poczucie bezradności z mojej strony. Ja w tym momencie zaczęłam prosić o pomoc, tak? Ja mam pomoc dostawać, ale w momencie, w którym zaczęłam wychodzić na drogę, tak mi się wydawało, zmarła bardzo bliska mi osoba. Była bardzo ciężkim doświadczeniem, ale dodatkowo to była taka śmierć, która była obarczona takim wydarzeniem. Tam było bardzo, bardzo dużo niewypowiedzianych słów, niezałatwionych spraw, bardzo dużo prostych słów, przepraszam, patrz mi, wszystko zabrałem. To była taka czarna rzeczy. Ja już tych pomocy miałam bardzo, bardzo dużo. I nie potrafiłam sobie poradzić. I pamiętam taki moment, kiedy poszłam na spacer z psem, zaczęłam w polu i powiedziałam, nie wiem, tylko pomóż mi w świecie, pomóż mi. Ja potrzebuję takiej pomocy. Ja już nie jestem w stanie sobie sama z tym poradzić. I tak się ułożyło, że trafiłam właściwie z Agnieszki Macą. Tam pojawiły się dwie praca i kundalini. I co ja z tym zrobiłam? Puściłam sobie ramadana na telefonie.
I to mnie tak poruszyło, że po prostu zajęłam i ja wiedziałam, że to jest jakiś trop, jak tam dalej zanieść, więc zaczęłam czytać to, to w ogóle jest, bo ja nie miałam pojęcia, co to jest. I tak krok za krokiem, pojawiły się jakieś studia, pojawiły się jakieś praktyki, zaczęłam chodzić do kobiety, zaczęłam szukać ukojenia, no i wiedziałam, że trafiłam. Pomoże. To jest odpowiedź na moją pytanie. Super. No ja wiem, no wiesz co, no to jesteś w podobnej byłaś sytuacji, jak tak jak opowiadałam na samym wstępie, jeszcze zanim się podłączyłaś, u mnie też tak było i to jest wiele osób, zresztą jak ja słucham, osoby, które spotykam właśnie tak dołączają do praktyk jogi kundalini, bo jesteśmy na jakimś takim mocnym kryzysie, z różnych względów jest ten kryzys się pojawia i my sięgamy po coś i naprawdę joga kundalini jest taką praktyką, no takim złotym środkiem można by powiedzieć wręcz, że my po prostu zaczynamy ją robić i wszystko zaczyna się zmieniać. I tylko jedna jest rzecz, że czasami się to zmienia, znaczy się zmienia to się, ale też wychodzą rzeczy na wierzch, takie, które czasem nam nie są fajne, bo nam się wydaje, ojejku, dlaczego tam się coś przypomina z dzieciństwa i w ogóle. Natomiast jedną rzeczą, którą chcę, żebyście wiedzieli, że nawet jak one wychodzą, to nie jest dlatego, że ma nam to sprawić przykrość, chociaż czasem to daje przykrość, ale to jest właśnie po to, żeby to puścić, żeby to przerobić i żeby... I to jest coś, co u mnie niesamowicie zmieniło właśnie w moim życiu, tak? I ja na przykład tego tak nie czułam, praktykując te w pierwszych latach, natomiast z perspektywy czasu, jak patrzę sobie na te pierwsze lata praktyki jogi kundalini, to teraz widzę, wow, ile tam się wtedy działo i nadal się dzieje, są takie momenty, takie fale, kiedy coś się dzieje, więc tak, więc siebie rozumiem dokładnie. Tak. Prawda. Ja mam takie wrażenie, że joga w ogóle daje mi to, co ja potrzebuję. Tak? Na wstępie było ukojenie. Ja potrzebowałam ukojenia, takiego oczyszczenia, takiego odnalezienia jakiegoś bilansu, zmierzenia się z wszystkim, wybaczenia sobie, wybaczenia innym ludziom. To mi to gadało. To mi to gadało. A później pojawia się pojawiła się ty, Agnieszko, i ja dokończyłam jeszcze to oczyszczanie, ale później poszła o godzinę razem z Satą Klubem, razem z kursami od ciebie, pojawiła się pytania. I chyba Kuntalini zaczęła mi się pytać. One pojawiły się z jakąś inspiracją od ciebie w czasie webinaru, która gdzieś tam się zaczęła i ja ten temat gdzieś ciągnęłam też w moim życiu. I jestem przekonana, że w następnym etapie joga kundalini będzie mi dawała to, co potrzebuję. No tak to działa, po prostu tak to działa. Tak, dokładnie, tak, no tak, dokładnie, ja się teraz powiem tak, powtórzę twoje słowa, dokładnie tak to działa. Wszystko się dzieje, po prostu takie znane hasło, wszystko się dzieje na naszą korzyść, ale tak się dzieje i czasem się nam może właśnie w tym momencie, jak to się dzieje, wydawać, że to nie jest dla nas fajne, ale z perspektywy czasu widzimy, że wszystko ma swój sens. I to, co ja wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Więc oczywiście to jest tak, bo ktoś powie, jak to yoga, ty robisz yoga kundalini, to ci daje, bo yoga kundalini, praktyka jogi kundalini, o, tak powiem poprawnie, praktyka jogi kundalini powoduje, że stajemy się dużo bardziej świadomi. I co się okazuje, jak się stajemy coraz bardziej świadomi, bo to też takie słowo, które można powiedzieć takie, o co chodzi w tym wszystkim tak naprawdę, tak niby wiemy, ale nie wiemy, co się dzieje, kiedy stajemy się bardziej świadomi, to jest to, co jest właśnie ta cała zakminka, że my tak naprawdę jesteśmy świadomi tylko w 5% w naszym życiu i nam się wydaje, że super, 100% jesteśmy świadomi, natomiast nie, my tylko jesteśmy w 5% świadomi, a 95% dzieje się wokół nas, i nie jesteśmy w ogóle tego świadomi i nami rządzi nasz umysł, nasze sytuacje, nasze programy z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy my zaczynamy robić praktyki jogi kundalini, tam jest bardzo mocna praktyka, w każdej z praktyk jest tam oczyszczanie, praca ze świadomością i to powoduje, że stajemy się coraz bardziej świadomi i nawet takie małe procenty tej świadomości powodują, że my nagle zaczynamy tak zmieniać swoje życie, bo my widzimy rzeczy inaczej, my zauważamy te rzeczy, my łączymy kropeczki, wzmacniamy intuicję, wzmacniamy nasze percepcje, manifestacje, no po prostu to jest to, to nie jest jakieś czary-mary, tylko po prostu my nadzwyczajni
odblokowujemy, czy może oczyszczamy naszą podświadomość, albo można powiedzieć oczyszczamy i też zwiększamy przede wszystkim. Więc joga kundalini jest też nazwana jogą właśnie takiej świadomości, bo jesteśmy coraz bardziej świadomi. Myślę, że to jest cały, jest to cały w ogóle tego sekret tej praktyki, a że ona jest tak działająca szybko, no to to po prostu tak dzieje się, że to tak czasem jest tak za szybko, że nawet nie zadłużamy nad tym. To prawda. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jest super, rewelacyjnie działa Satnam Club, bo ja mam wrażenie, że Satnam Club jest trochę takim też moim prowadzeniem. Czyli jak ja nie dojdę na pomysł, co ja dalej mam ze sobą zrobić, którą stronę iść, jak mam pracować, co mam. I tak się to układa, że inspiracja bardzo często dla mnie jest dobra i odpowiednia. Wiesz co, ja dokładnie nie wiem jak wy, czy reszta osób, czy też wam przerywa, ale ja myślę, ja zaraz powtórzę, co powiedziałaś, bo wiem, o co ci chodzi i nie wiem, czy to już słyszeliście, ale to jest ważne, co powiedziałaś, Edyta. Potwierdź, czy to powiedziałaś, czy o to chodziło, że jak nie wiesz, w którym kierunku pójść, nie wiesz, czym praktykować, to nagle się pojawia praktyka w Satnam Clubie, to jest dokładnie w punkt tego, czego potrzebowałaś. O tym chciałaś, to mówiłaś? Przerywa. Teraz tobie przerywa. W każdym razie ja wiem o to od ciebie teraz. Mi się wydaje, że to powiedziałaś i też słyszę to od innych osób. A to działa tak, że... A czy wy mnie słyszycie, czy wam też przerywa, jak ja mówię? Więc być może to przerywa u mnie, słuchajcie. Ja w każdym razie mi przerywa, jak mówię Edyta, więc dajcie znać, kogo lepiej słychać w tym sensie, bo już nawet nie wiem. W każdym razie dzieje się to tak, że jak ja prowadzę zajęcia, to do mnie przychodzą informacje, że tak powiem, wiem, że to teraz może zabrzmieć bardzo kosmicznie, natomiast ja czasami po prostu aż mówię, aż przychodzi do mnie informacja na przykład, Aga, zmień praktykę, dzisiaj zrób to i tamto, ja to zmieniam, albo teraz potrzeba tego, albo włącz dokładnie tą muzykę i nawet muzyka, słuchajcie, przy mantrach, ja czasami mam ścieżkę dźwiękową przygotowaną i nagle mówię, nie, teraz trzeba puścić to, bo to spowoduje, że przy tej muzyce, jak zrobią tą pozycję, to będzie, to się działo. Więc mi się wydaje, że po prostu to tak działa, że jakby jesteśmy kierowani przez wszechświat. Ja się bardzo cieszę, że mogę być kierowana przez, być jakim przełącznikiem, przekazem i wtedy Satnam Club działa dokładnie tak, jak jest w takiej potrzebie. I teraz ja czuję, że ten układ hormonalny, czy gruczoły dokrewne, czyli cała ta, ja to nazywam joga hormonalna w Satnam Clubie jesiennym, będzie w punkt i teraz jest to dla nas bardzo potrzebne. Ja tak się czuję. O, tutaj napisała Karina z mojego zespołu zresztą. Aga, ciebie słychać, Edytę przerywam. Może lekko zmieni Edyta miejsce, czasami pomaga. Nie, to nie to. Ale słuchajcie, wiem, że mam nadzieję, że chociaż w małych takich poczuliście energię, co Edyta chciała przekazać, co chce przekazać. Mam nadzieję, że to czuje, bo na moim takim właśnie tutaj w ogóle celem było to, żebyśmy mogły sobie porozmawiać, żebyś powiedziała. Niestety trochę przerywa i mi się wydaje, że zakończymy na to dzisiaj. Może mam nadzieję, że będzie jakaś inna możliwość, może się umówimy na przykład na online i nagramy sobie to spotkanie na YouTube na przykład, będziesz miała ochotę czy coś takiego, bo wiem, że masz tyle do przekazania i ja bym bardzo chciała z tobą porozmawiać i może w tej innej formie będzie nam łatwiej. Natomiast chciałam wam powiedzieć przy okazji już, jak tutaj was wszystkich mam w tym momencie i tych osób, które oglądały, że jutro o 11:11 jak zwykle jest herbata jogowa i być może na herbacie jogowej będzie miał ktoś z was też ochotę dołączyć, podzielić się, chociaż takim króciutko, jak wam się praktykuje w Satnam Clubie. Dzisiaj dzięki temu, że Ania trochę powiedziała nam, nawet bardzo dużo i Edyta też, ja też właśnie też dokładnie tak jak napisałaś Agnieszka, można wychwycić kontekst i wszystko zrozumieć, dokładnie, jak chcemy to można, a tym bardziej jak mamy tą świadomość. Ja też wszystko widziałam, zrozumiałam dokładnie. I jeszcze tylko ostatnią rzecz, to ja wiem o tym, a pewnie Edyta potwierdzi, czy nie pewnie, wiem, że potwierdzi i chyba tego nie mówiłaś, w pewnym momencie zdecydowała się na kurs nauczycielski, czyli joga kundalini nie dość, że zmieniła tyle rzeczy tu u ciebie i praktyki i zdecydowałaś się też dołączyć do kursu nauczycielskiego, jesteś z nami w kursie nauczycielskim i to też... Tak, zdecydowałam się dołączyć do kursu nauczycielskiego, ale była to trochę inna kolejność. Najpierw była esencja kundalini, to był taki fundament. Ja bardzo pragnęłam takiego fundamentu i odpowiedzi na pytanie, dlaczego inaczej, co
taki mój pierwszy kurs. I cały to bogactwo, tam widziałam. I przyszła decyzja o kursie, ale to była decyzja o kursie nauczycielskim dla mnie, tak? Czyli tylko po to, żeby ja mogła dalej, żebym mogła pogłębiać tą swoją wiedzę. A w międzyczasie do tego jeszcze doszła podróż, te wszystkie kursy sprawdziły. I ja po prostu rozumiem, że była w błyskawicznym kursie. Co się okazało, kiedy dołączyłam do to mam tak niesamowitą energię, tak niesamowity postęp, że zapragnęłam się i poczułam, że a takim momentem była praktyka, którą prowadziłam, kiedy usiadłam z moją grupą i zobaczyłam, i wszystkie moje kochane dziewczyny, chłopaków, których serdecznie pozdrawiam. I to był ten moment, kiedy ja byłam ok, przyszłam dla siebie, wyjdę do świata. Tak. Jak to co widzieć? Słuchajcie, nie wiem, czy wszystko do was dotarło, jak przerwało, bo ja wiem, ja to do mnie dotarło, więc ja tylko szybciutko podsumuję, co powiedziała Edyta. Więc tak, zaczynałaś od esencji jogi Kundalini i to były takie dla ciebie podstawy, tam dostałaś odpowiedzi na takie ważne pytania potrzebne na początek. Potem był Satnam Klub, a w czasie praktyk Satnam Klubu stwierdziłaś, że dla siebie, wyłącznie dla siebie, nie wcale, żeby uczyć, tylko dla siebie dołączysz do kursu nauczycielskiego. Potem jeszcze w międzyczasie dołączyłaś do podróży po czakrach i to jest w ogóle coś, co się dzieje, że powoli zaczynamy dołączyć do wszystkiego. I potem się stała magia. Ja pamiętam ten moment, jak Edyta razem z dziewczynami, bo tak, podczas kursu już tylko wyjaśnię, o co chodzi dla osób, które nie wiedzą. Więc podczas kursu nauczycielskiego oczywiście uczestnicy w pewnym momencie zaczynają prowadzić swoje zajęcia. A żeby to było przyjemniejsze, to robimy to w grupach. Czyli na przykład 3 osoby razem prowadzą zajęcia, sobie tam razem dzielą cały program i tak dalej. I Edyta, ja pamiętam to zawsze, zresztą wszystkie uczestniczki i uczestników, jeszcze uczestnicy nie prowadzili, nasi chłopacy dwóch, ja chyba się nie prowadzili, ale będą. W każdym razie nasze uczestniczki prowadziły i to jest zawsze taka cudowna rzecz. Ja pamiętam, jak ty, Edyta, prowadziłaś twoją energię i w ogóle to jest coś niesamowite. Każdy z was ma swoją energię i w swojej energii prowadzi. I to był ten moment, kiedy Edyta stwierdziła, wow, ja przyszłam tu robić to dla siebie, ale wychodzę do ludzi, bo jest to też coś takiego, co jakby zaczynamy, bo to, i to jest, czy to kurs nauczycielski, czy to jest Satnam Klub, czy to jest kurs podróż po czakrach, czy cokolwiek. Jak my się stajemy coraz bardziej świadomi, to zarażamy innych ludzi też tą świadomością, bo no, tą naszą energią inspirujemy to na tej zasadzie. I to nie jest o tym, że my teraz musimy iść do świata i głosić i mówić im, zmieńcie to, zróbcie to. Po prostu naszą byciem, naszym tym, co się dzieje z nami podczas tych praktyk, no, tworzymy światło, tak? Więc idziemy do światła, mamy to światło w sobie i idziemy na zewnątrz i dzielimy się tym światłem, więc tak bym podsumowała to, co powiedziałaś. Tak. Dziękuję ci, Edytka, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że i w ogóle dziękuję, że Wszechświat, że nam się udało połączyć. Kolejny raz z cierpliwością, czasami tak jest. Wam wszystkim też dziękuję za tą cierpliwość, że dotarłeś, że jesteście z nami tutaj, mimo że były te techniczne rzeczy. W ogóle Ania też dziękuję tobie, że z nami jesteś, że dołączyłaś, chociaż to było niezaplanowane z twojej strony, ale pomogłaś nam. Słuchajcie, tak jak mówiłam, jutro o godzinie 11:11 prowadzę herbatę jogową i ta herbata jogowa będzie w innym miejscu, bo ja będę w innych okolicznościach, o tym powiem jutro, ale może w międzyczasie, podczas tej herbaty jogowej, ktoś z was będzie miał ochotę kliknąć, dołączyć, to zapraszam i też powiedzieć kilka słów, jeżeli chodzi o Satnam Klub, ale przede wszystkim jutro o godzinie 19:00 webinar, co joga ma wspólnego z hormonami, bardzo ciekawy webinar,
Ja sama dzisiaj sobie go, już ja sobie go dawno przygotowałam, ale dzisiaj sobie go czytałam, cały ten mój program, i myślę, że będzie się Wam podobać. I sama czytając swój własny program, cały czas dowiaduję się więcej na temat tego tematu, więc myślę, że Wam się spodoba. Webinar jest bezpłatny, zapisując się na tydzień, bezpłatny tydzień do Satnam Klubu, macie wejście na jutrzejszy webinar i też na czwartkową praktykę, do czwartkowej praktyki, która będzie poprowadzona online o godzinie 19. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Tobie, Edytko, dziękuję. My się widzimy zresztą w weekend również na naszym kursie online tym razem. Dziękuję Ci za dzisiaj, że byłaś z nami i za Twoje wszystkie słowa, za Twoją energię. I nawet jeżeli przerywało, to nic nie szkodzi, bo było czuć po prostu. Właśnie o to chodzi. Jak my praktykujemy jogę kundalini, to nasza energia, blask, mówi sama za siebie. I tutaj jeszcze słuchajcie, odpowiem, bo tu było pytanie. Przepraszam Ciebie, Edytko, bo nie chcę tak Ci, chyba chciałaś coś powiedzieć, ale bo zapomnę. Było pytanie o muzykę. Czy w czasie praktyki jest muzyka? I mówiłam to już wcześniej, ale powtórzę. W czwartki, bo mamy praktykę dwa razy w tygodniu. W czwartki i w soboty. I w czwartki zazwyczaj w 99% jest muzyka podczas praktyki, a w soboty tej muzyki nie ma, albo jest bardzo minimalnie, dlatego że w soboty jest za wcześnie rano i ja uważam, że jak jest taki wczesny poranek, to nam nie potrzeba aż tylu bodźców i też chcę Was tego nauczyć. Satnam Klub to jest szkoła jogi, więc my tutaj praktykujemy, też uczymy się, więc też chcę Was tego nauczyć, jak to jest praktykować ze swoim oddechem. Twoją muzyką jest Twój oddech, cisza. Bo my też czasami, słuchajcie, szukamy tej muzyki tak jakby gdzieś, żeby zagłuszyć coś, co w nas jest. Więc te poranne praktyki też mają swoją tą magię, że robiąc je w ciszy, możemy jeszcze bardziej posłuchać siebie. Także to jest to. Potem też spotkamy się we wtorki w Satnam Klubie na takich inspiracjach. Także to jest tyle. Dziękuję Tobie, Edytko. Dziękuję Ani. Dziękuję Wam wszystkim za tutajszy dzisiejszy udział. I widzimy się jutro o 11:11 na herbacie jogowej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Satnam. Pa, pa.